Jest to czwarty ogólnopolski turniej NOG Fight w Dzierżoniowie. No, można powiedzieć, że powoli staje się to tradycją, że w naszym powiecie organizujemy takie zawody, czy w Bielawie, czy w Dzierżoniowie. Tutaj akurat jest to czwarta edycja. W tym roku w zawodach uczestniczy 180 zawodników z 35 klubów z całej Polski. Walka trwa 5 minut czasowo. Jeżeli w ciągu 5 minut ktoś kogoś poda i poddanie jest wtedy, kiedy osoba klepie, to walka się kończy przed czasem. Inaczej, jeżeli walka się kończy w regulaminowym czasie, pod uwagę bierzemy punkty. Przede wszystkim obalenia, przejścia pozycji, to są najważniejsze kryteria, za które są pełne punkty. Adwantaże, czy takie przewagi, czyli inaczej można powiedzieć półpunkty, są za próbę poddania lub próbę przetoczenia przeciwnika. Jak co roku, no te zawody są już tradycją, widzę, że już wchodzą w stały taki repertuar coroczny. Luty jest tym miesiącem. Norbert, fajnie jak zawsze przygotowane organizacyjnie, mocne zawody. Zawodnicy to zaczynają doceniać, zjeżdżają się najlepsi z Polski, także no myślę fajnie, no chwała kurde Norbertowi za to, nie?